Już zakończyły się poranne uroczystości miesięcznicy smoleńskiej. Takim bardzo dziwnym akcentem, który się pojawił dzisiaj w nocy na krakowskim przedmieściu, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, są bardzo atrakcyjne pojazdy armii niemieckiej, które były użyte do pacyfikacji Powstania Warszawskiego. Nie było ich jeszcze kilka dni temu, natomiast specjalnie, nie wiem, wygląda na to, że specjalnie z okazji miesięcznicy smoleńskiej pojawiły się tutaj na krakowskim przedmieściu koło Kordegardy. Za nimi bardzo adekwatnie, za niemieckimi transporterami, samochodami i także chyba za sowieckimi, ale to podejdziemy i zobaczymy, ustawiła się manifestacja antypisowska zwolenników KOD-u. Nie wiem, czy to tak zamierzone, czy to tak spontanicznie. Samochody sowieckie, najpierw na niemieckie, sowieckie, a potem mamy demonstrację KOD-u. Wszystko układa się w takim bardzo symbolicznym szeregu. Tutaj mieliśmy Adolfa Hitlera, który jednoczył Europę. Tutaj mamy flagi Unii Europejskiej, a po drugiej stronie mamy polskich patriotów. Z jednej strony polscy patrioci, z drugiej KOD, sowieckie i nazistowskie pojazdy.